Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gotowani TV. Dzisiaj przygotujemy wiosenny tort, więc jeśli ten temat Was interesuje, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. O tym, żeby zrobić taki wiosenny tort, marzyłam od dawna, ale ostatnio na swoim Instagramie, do którego Was serdecznie odsyłam, link znajdziecie pod filmem, właśnie tam ostatnio opowiadałam o tym, że zrobiłam taką swoją listę przeżyć do przeżycia na wiosnę. Zaplanowałam sobie, co konkretnego chciałabym przeżyć. Zresztą to jest swoją drogą też bardzo ciekawy temat i link znajdziecie w opisie pod filmem do wpisu na moim blogu, ale jakby do brzegu. Opowiadałam ostatnio o tym, że właśnie ten tort znalazł się na tej mojej liście przeżyć i postanowiłam, że w końcu, po 3 latach marzeń o zrobieniu tego tortu, ja go przygotuję. Możecie wykorzystać przepis na biszkopt, który jest już na moim kanale. Tutaj Wam zostawiam link do tego przepisu, więc kliknijcie sobie, odsyłam. To jest biszkopt rzucany, który zawsze wychodzi. Natomiast tutaj mam już zrobiony biszkopt. To jest biszkopt bezglutenowy. I zaraz Wam pokażę, z jakich składników i w jaki sposób go przygotowałam. Poza tym biszkoptem będą nam potrzebne rękawiczki, jeśli będziecie korzystali z barwników spożywczych, natomiast jeśli nie, no to może niekoniecznie. Coś, czym wyrównacie sobie tort. Nie jest to może jakoś super profesjonalne, ale przy przeprowadzce nie wiem, gdzie mam swoje profesjonalne narzędzia do tortów, bo nie wiem, czy wiecie, ja kiedyś robiłam torty nawet na wesela, ale nie wiem, gdzie to mam, pewnie jeszcze gdzieś w piwnicy w kartonie. I będziemy potrzebować jakieś końcówki do dekorowania i woreczka. Ja mam akurat z Wiltona, bardzo lubię ich woreczki. Mam tutaj podkładkę też pod tort, która może nam się przydać. I mam tutaj coś, co też ułatwia pracę. O, zobaczę sobie, czy to widać. Co ułatwia pracę, jeśli chodzi o dekorację tortu. Też absolutnie nie jest to jakoś takie, nie wiem, super niezbędne, ale pomaga. To kupiłam kiedyś, słuchajcie, w TK Maxie za 27 zł. I to chyba wszystkie składniki, a teraz zobaczcie, jak przygotować bezglutenowy biszkopt. Natomiast gdybyście chcieli jeszcze wersję taką krok po kroku, to w opisie pod filmem zostawiam Wam wersję właśnie ze zdjęciami i z opisem, jak ten tort przygotować, więc możecie sobie tam też zobaczyć. Jeśli mamy już biszkopt, ten mój, zobaczcie, jest obłożony folią spożywczą, ponieważ on noc spędził w lodówce, zaraz go tutaj rozpakuję. Ponczem moim będzie herbata Earl Grey, bardzo lubię herbatę Earl Grey, musi być zimna, więc zróbcie ją sobie też wcześniej i teraz zrobimy taki tort, który właściwie posłuży nam do tego, żeby na bokach ustabilizował nam nasz tort, właściwie zrobimy krem, chyba się przejęzyczyłam, i kostkę masła i pół szklanki cukru ucieramy. Ja już tutaj mam przygotowany robot, więc to zaraz utrzymam. A w tym samym czasie tutaj w garnuszku mam 100 ml śmietany kremówki 30%, zaraz ją podgrzeję i za chwilę wrzucę też do niej 2 kostki czekolady, bo będziemy potrzebowali, żeby te kremy były zimne, więc jeszcze chwilka pracy przed nami. Tutaj jest 100 ml śmietany kremówki, ona jest podgrzana i jest już wyłączony gaz i teraz tutaj dałam 2 białe czekolady, muszę je rozpuścić i jak krem przestygnie, wlejemy je do naszego masła z cukrem. Teraz, kiedy nasze masło jest już utarte, a nasza czekolada z kremówką wystudzona, to wolnym stróżkiem nalewamy ją do naszego masła i razem wszystko utrzemy. Masa jest już gotowa, przełożymy ją teraz do naszego rękawa cukierniczego i przyozdobimy brzegi tortu.
Biorę teraz swoją podkładkę, na której będzie cały tort i tutaj tą dolną warstwę tortu układam bezpośrednio na podkładce. Gdybyście chcieli ten tort przewozić, to pod sam spód dajcie trochę kremu, żeby go ustabilizować. I teraz nasączamy naszą herbatką Earl Grey, gdzie ja ją tutaj mam, spód tortu. Bierzemy teraz rękaw cukierniczy, zakładam go na szklankę, żeby łatwiej go było napełnić i przełożę krem do rękawa. I ten krem będzie nam służył tylko i wyłącznie do tego, żeby tutaj na brzegach go dać, bo on ma nam ten tort ustabilizować. Tutaj do środka damy po prostu śmietanę, kremówkę. Tutaj mam litr śmietany kremówki 36%, musi być dobrze schłodzona i teraz będziemy ją ubijać na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier puder. Myślę, że jakieś 100-120 g cukru pudru będzie nam potrzebne, ale oczywiście spróbujcie do smaku, żeby nie było za słodkie. Zobaczcie, kremówka jest już ubita i teraz kremówkę przekładamy tutaj na środek naszego tortu. I teraz owoce układamy na bitej śmietanie. Teraz nałożymy chyba tą, tak sobie myślę, żeby ten tort z góry wyszedł nam równy, to nałożymy teraz tą właśnie górną część na środek i z jednej strony nasączymy go odrobiną dżemu albo powideł, a z drugiej strony nasączymy go, zaraz zobaczycie, jeszcze raz herbatką, ale najpierw dżem. Wybrałam maliny i smak malinowy, bo właśnie maliny najbardziej kojarzą mi się z wiosną, ale to może być dowolny smak. O, i teraz tą stroną posmarowaną przekładamy tutaj na malinki. Nie bardzo wiem, jak to teraz zrobić. Wow! Ok, jesteśmy. Trochę dociskamy i górę teraz będziemy nasączać herbatką, ale słuchajcie, posprzątam tutaj, wracam za chwilę. I teraz herbata Earl Grey i nasączamy od góry kolejną warstwę tortu. I teraz na brzegach tort maślany. Krem. I na środek bita śmietana. I teraz końcówkę tego naszego kremu maślanego daję właśnie tutaj na tort. Zaraz go sobie rozsmarujemy jeszcze w całości. Właściwie gdybym chciała zostawić ten tort, słuchajcie, już język mi się plącze, ten tort taki nagi, jak to się mówi, to tutaj też oczywiście ładnie bym to wszystko, no tak zrobiła jak na tych poprzednich warstwach, ale będę chciała to po prostu cienką warstwą rozsmarować. Biorę teraz, założyłam sobie rękawiczki i biorę teraz barwnik spożywczy i słuchajcie, dodam ten barwnik do śmietany kremówki, która wcześniej została. Delikatnie go będę dodawać, bo zależy mi na tym, żeby on był naprawdę bardzo, bardzo jasny, więc no trzeba tak stopniowo. Zaraz to wszystko wymieszamy i zobaczymy, jaki mamy teraz już kolor. Mam go niewiele, a zobaczcie, jak już właśnie taki róż chciałam osiągnąć. Więcej nie dodaję, dobrze to jeszcze tylko wymieszam i nałożę z powrotem do rękawa cukierniczego. Dam sobie tym różowym kremem luki tutaj, żeby móc zrobić po prostu gładki tort, a później nałożę tą kremówkę jeszcze na górę. Teraz za pomocą tej łopatki będę sobie tutaj rozprowadzała ten krem, żeby mniej więcej, o, mieć tutaj równą warstwę.
przekładamy teraz tort na tortownicę. Mnie oczywiście bardzo podoba się ta wersja, kiedy biszkopt jeszcze przebija tutaj spod tego kremu, ale oczywiście musicie sami zdecydować, czy dla Was też to jest tak ok. U mnie jest to zamierzony efekt. Odkładam teraz swój kołowrotek i zabieram się za przyozdobienie tortu kwiatami. Przed włożeniem kwiatów na tort albo do tortu, w zależności od tego, jak zamierzacie go udekorować, ja zabezpieczam folią spożywczą. Myślę, że tak jest bezpieczniej i zawsze tak robiłam. Pamiętam, że jak robiłam torty na wesela, to zdarzało mi się używać sztucznych kwiatów, bo tak na przykład chcieli młodzi, no to wtedy wiadomo, że ich nie zabezpieczałam. No i teraz już tort dekorujemy dokładnie tak, jak mamy ochotę. Wiosenny tort jest już skończony, pozostaje jeszcze tylko zrobić zdjęcia i postawić na stół, zachwycać się tym, że idzie już piękna pora roku. Ja Wam życzę, żeby udało Wam się realizować swoje założenia z listy marzeń i przeżyć, koniecznie taką sobie zróbcie. No i teraz jeśli chodzi o sam tort, to mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, nie dość, że się zmęczyłam gadając, to jeszcze się zmęczyłam troszkę robiąc ten tort, bo się bardzo stresowałam, żeby wszystko wyszło ładnie. Więc czekam teraz na Wasze komentarze, czy Wam się takie torty podobają, czy lubicie, czy tego typu filmy Wam się też podobają. Piszcie koniecznie i oczywiście odsyłam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, weszli na bloga Mama Dżerka i spojrzeli na dwa inne polecane przeze mnie filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.